Wyrażenie z pierwszego czytania, czyli z listu świętego Pawła do Efezjan, to jest drugi rozdział: Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, my jak i wszyscy inni zresztą, brzmi ciekawie, ale trochę posępnie. No bo jak to, byliśmy z natury zasługujący na gniew? Czy to znaczy, że zostaliśmy stworzeni w ten sposób, że Pan Bóg się gniewa? Jakby Pan Bóg siedział na chmurce i mówi, i nie mam dzisiaj coś co robić? To sobie stworzę człowieka, żeby mógł się na niego gniewać i będę w ten sposób miał rozrywkę. I będz stworzył Adama i mówi: Adam, coś ty narobił? Pójdziesz chyba do piekła normalnie i Pan Bóg się przynajmniej ma na kogo gniewać. No nie wiem czy to tak można by historię stworzenia człowieka tłumaczyć, ale wiem na pewno, że Pan Bóg nie stworzył nas po to, żeby się na nas gniewać i Gniew Jego, który absolutnie istnieje i jest bardzo, bardzo potrzebny i, że tak powiem, pożyteczny, nie jest pierwszą reakcją Pana Boga dla nas, dla człowieka. Zatem, żeby spróbować to zrozumieć, no to musimy cofnąć się, wiadomo, znowu do raju, do Adama, do grzechu pierworodnego. Ta natura, ten, to, 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 co w nas jest, co na, grzech, na gniew zasługuje, to jest właśnie grzech pierworodny. A nasza, my z natury zasłużyliśmy na gniew w tym sensie, że rodzimy się już jako ludzie bez łaski Pana Boga, jako ludzie, którzy są oderwani, mówiąc tak biblijnie, od strony narodu żydowskiego, którzy są wyrwani z przymierza, oderwani od przymierza, więc potrzebujemy miłosierdzia Pana Boga, Jego łaski, aby być na nowo włączonymi w Jego. Hmm, ten plan zbawienia, w te jego obietnice, czy w przymierze, znowu mówiąc biblijnie. Więc gdyby Pan Bóg po grzechu pierworodnym nie zrobił nic kompletnie, byłoby to sprawiedliwe w pełni. Wszystko byłoby uczciwe, w porządku i nikt nie miałby prawa się przyczepić, jeśli ktokolwiek mógłby to zrobić. Ale właśnie w tym widać wielkie miłosierdzie Pana Boga, że po raz kolejny wychodzi do nas. Po pierwsze, to wyjście było wtedy, kiedy nas stworzył niczym sobie na to nie zasłużyliśmy, i nie była to żadna zapłata, żadna y, jak, jakiś rewanż Pana Boga ze strony, z jego strony za to, że myśmy coś tam zrobili. I drugi krok jest taki, kiedy wyciąga do nas rękę na nowo po grzechu, kiedy odtrąciliśmy go i zrezygnowaliśmy ze wszystkich jego planów, jego pragnień, jego miłości. I on, on jako ten Bóg odrzucony, y, na nowo wyciąga rękę, która, która daje nam życie, rękę z przebaczeniem. Możemy widzieć tę rękę wyciągniętą jako dłoń Chrystusa na krzyżu, przybitą gwoździem. Znowu oczywiście tam odrzuconą, ale, ale moc zmartwychwstania, czyli moc miłości Bożej, śmierć przezwycięża. Więc byliśmy rzeczywiście potomstwem z natury zasługującym na gniew i jeszcze przypomnijmy sobie ten gniew Pana Boga, bo oczywiście on nie jest emocją, to nie jest Opis Boga, który traci kontrolę nad sobą, bo czegoś się dowiedział, coś zobaczył i nagle wybucha. No, Pan Bóg nie ma takich emocji, oczywiście niekiedy jest w ten sposób opisywany w Starym Testamencie, ale to tylko dlatego, żeby cokolwiek można było o nim zrozumieć. Zresztą w tamtym czasie no, w ten sposób to patrzono w ogóle na bogów, było to oczywiste, że bogom przypisywano ludzkie cechy. Z Panem Bogiem rzecz jasna jest inaczej, ale no też pewne cechy ludzkie mu siłą rzeczy musimy przypisywać, żeby jakoś móc odkrywać prawdy o nim, móc jakoś poznawać go. Ale gniew, pamiętajmy, jest zawsze reakcją na zło, jest reakcją na grzech i gdyby być zgorszonym, mówiąc, o, to Pan Bóg się gniewa na, na grzechy, to jest jakieś w ogóle niepoprawne i co tutaj dzieje miłosierdzie? No to gdyby skasować gniew pana Boga dzisiaj, to żadne zło nie byłoby nigdy ukarane. To każdy człowiek, który popełnia zło świadomie i dobrowolnie, ciesząc się z tego, że krzywdzi kogoś, to nigdy nie byłoby zatrzymane, nigdy nie byłoby mm, zło poskromione. Więc gniew Pana Boga jest naturalną reakcją na zło, po to, aby to zło zatrzymać ukarać. I nie ma tutaj nic drożnego w myśleniu o zemście. Nie w zemście takiej, jak, jak my ją rozumiemy właśnie w znaczeniu, że zemszczę się na tobie, bo żeby ci pokazać, co, to, co o tobie myślę, Ty draniu jeden ty. Tylko zemsta w znaczeniu odpłaty, czyli. Tego, że Pan Bóg daje skutki naszych czynów nam. Jeśli to są czyny dobre, no to otrzymujemy błogosławieństwo. Jeśli to są czyny złe, których nie oddajemy Panu Bogu przez pokutę, wcześniej przyznanie się do grzechu i żal, i wtedy Pan Bóg te grzechy zabiera, więc jeśli tego nie zrobimy, trzymamy się grzechów, mówiąc na przykład: Nie, to nie jest nic złego, wszyscy tak robią, albo bez przesady, coś tam, coś tam, no to ostatecznie otrzymamy zapłatę za nasze czyny. Więc Pan Bóg na każdy grzech zawsze reaguje gniewem, ale niekiedy ten gniew przez swoje miłosierdzie powstrzymuje. Ale w każdym razie na sądzie ostatecznym każdy z nas otrzyma to, co sobie zachował. Jeśli nie oddał Panu Bogu zła swoich grzechów, no to te grzechy będą w nas i, i skutkiem będzie kara, czyli będzie przekleństwo, które sami na siebie ściągamy. Grzesząc, bo każdy grzech, jak wiemy, produkuje, mówiąc tak technicznie, przekleństwo, zło, które, które później na nas spada. Więc dalej mówi Pan, że Bóg będąc, Bóg, będąc bogaty, Paweł mój, Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jako, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Więc to jest reakcja Pana Boga na. Na nasz grzech, mimo że byliśmy z natury ludźmi zasługującymi na gniew. Ale przejdźmy teraz do Ewangelii na chwilunie i zobaczmy tego człowieka. Jakiś człowiek bez imienia, człowiek z tłumu um, mówi do Jezusa, gdzieś tam pan Jezus przechodził i ten człowiek mówi do niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. I Jezus mógłby to zrobić oczywiście, to nie byłby problem i prawdopodobnie. Sądzę, ta, ta, ta prośba, czy, czy nakaz, czy to słowo Jezusa mogłoby być wypełnione, ale zupełnie nie w tym rzecz. To jest troszkę tak, jakby ten człowiek, który prosi Jezusa o wstawienie się w jego sprawie, tak jakby on nie widział nic więcej, tylko, tylko te rzeczy dotyczące majątku. Prawdopodobnie jakaś była. Między tymi braćmi kłótnie, jakiś problem, coś tam się niedobrego między nimi działo, a wiemy dobrze, że ten temat kłótni braterskich czy problemów braterskich jest tematem, który ciągnie się przez całe Pismo Święto od samego początku. Pierwsi bracia, jacy istnieją na świecie, czyli Kain i Abel, no nie dogadują się za bardzo i kończy się to tak jak się kończy. I potem tych braci ze sobą walczących. Jest, jest cała masa w parach, znaczy dwóch braci jest, albo też jest ich więcej. W każdym razie jest to temat bardzo taki, że tak powiem, chodliwy, czyli dotyczący spraw bardzo, bardzo praktycznych. I teraz Jezus, być może właśnie w kontekście tego, mówi: Czy naprawdę podstawowym problemem twojego życia jest to, żeby zdobyć pieniądze od twojego brata, w znaczeniu spadku, jakiś tam pewnie był może niedopatrzenie, może jakaś niechęć ojca, coś tam się w każdym razie wydarzyło, że ten być może, który rozmawia z Jezusem, został na lodzie, ale Jezus zwraca mu uwagę, chopie, masz być może jedną okazję w całym Twoim życiu, że stoisz przy mnie dwa kroki, możesz ze mną rozmawiać, możesz powiedzieć mi cokolwiek, możesz prosić mnie o wszystko, co tylko chcesz, a ty mi mówisz o jakimś spadku. Czy, czy to jest naprawdę rzecz, która tak głęboko jest w twoim sercu, że że ze mną o tym rozmawiasz, że, że tylko to widzisz, że to jest istota Twojego życia. No dobrze, jeśli dostaniesz ten spadek jutro, to co to zmieni? Czy, czy sprawi nagle, że będziesz szczęśliwy? Czy wszystko będzie cudownie? No nie. Więc my, okazuje się, będąc potomstwem z natury zasługującym na gniew, otrzymujemy miłosierdzie Pana Boga. Tu możemy rozumieć to miłosierdzie jako spotkanie Chrystusa z tym człowiekiem z tłumu. I być może. Jakoś niefrasobliwie, przez swoją głupotę, takimi ludźmi zasługującymi na gniew, zostajemy, nie korzystając z miłosierdzia, które Bóg przez wielką swoją miłość daje nam w Chrystusie, razem z nim przywracając nas do życia. Więc może my biegamy gdzieś za tymi spadkami, walczymy o jakąś ludzką tylko sprawiedliwość, o coś, że ktoś powiedział, nie powiedział, zapomniał, nie zapomniał. To, to, to jest ważne wszystko na pewno, bo jakoś kształtuje naszą codzienność, ale jeśli stajesz przed Chrystusem, no to może zacznij z Nim rozmawiać o czymś innym. Może zacznij Mu dziękować, błogosławić za to, że byłeś człowiekiem, który zasługiwał na gniew Ojca, na to, żeby być odrzucony. Bóg w ogóle z Tobą nie powinien gadać tak naprawdę, ale posłał swojego Syna, który przychodzi do Ciebie i Cię ratuje. Więc może lepiej... Spotkanie z Panem Jezusem, nasze modlitwy, od tego zacząć. Nie mówię, że nie można poruszać, broń Boże, spraw praktycznych, no, dotyczących finansów, no, oczywiście, ale szkoda, żeby to była jedyna rzecz, którą Jezusowi mówimy, albo to od tego zawsze zaczynamy. Nie wiem, Eucharystię, pacierz, brewiarz, Różanie z bam, i tylko ta kwestia coś, co mnie tak bardzo porusza, bo mnie to wkurzyło, bo to jest niesprawiedliwe. Jezus mówi człowieku, czy naprawdę to jest tak istotne, czy to jest najważniejsze? Zwróć uwagę na mnie, zacznij rozmawiać ze mną, zacznij błogosławić Pana Boga, zacznij Go uwielbiać, a nagle się okaże, że to, co wydawało Ci się problemem i nie do przejścia, i problemem największym na świecie, no w rzeczywistości takim nie jest. Ale żeby to odkryć, no, to musisz odkryć mnie. Musisz zwracać się do mnie jako do mnie, a nie jako do przedstawiciela firmy jakiejś mediacyjnej czy jakiegoś czarodzieja, który może Ci hokus pokus poprawić życie czy ułatwić jakąś sprawę, załatwić... Jakąś, jak, jakiś problem. Przychodź do mnie jako do tego, przez którego Ojciec ratuje Cię od potępienia, od śmierci wiecznej, od, od tego gniewu, który słusznie powinien przyjść na Ciebie, ale nie przychodzi, bo ja jestem.